Hej kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym nowym wyzwaniu, w naszej nowej serii z Noranem, który jest zadowolony z siebie, ponieważ zrobił właśnie pompki. I tak, przegrałam nim poprzedni dzień. Zaprosiłam tutaj naszych sąsiadów, bo spotkali się przy śmietniku rano, więc obejrzeli sobie film, Nolan zjadł śniadanko. No i zaraz idzie do pracy. Przeczytałam z nim tutaj książkę. I on pracuje do 19, więc chciałam właśnie wieczorem gdzieś tutaj może z Maxem wybrać się na siłownię albo na jakieś karaoke czy coś takiego. O, żarłok. A ty wolisz chyba rozmawiać z Ewą. No dobra. Ale mógłbyś się prze... Patrzcie, jak się przybliża do niej. Mógłbyś się przebrać do pracy, więc ubierz się elegancko, proszę. O, Max poczęstował się naszymi jajkami na toście. Fajnie, fajnie. A ja widzę, że tobie tutaj ta rozmowa z Ewą bardzo odpowiada. No, dobra, tylko pośpiesz się, bo zaraz idziesz do pracy. Ja wam tutaj wytnę to, jak on będzie w pracy, bo to nie ma sensu, żebyście czekali razem ze mną i spotkamy się już, jak on wróci. Ej, do pracy, do pracy. Jak on wróci, żeby zobaczyć, w jakim jest stanie i czy gdzieś wieczorkiem sobie pójdziemy. Więc widzimy się po pracy Nolana. No, słuchajcie, Nolan wrócił z pracy z awansem. Nolan awansował i teraz będzie pracować jako bloger. Będzie zarabiać dodatkowe, bla bla. Otrzymuje 407, edytor tekstu. I w środę. A czyli co, gramy wolne? No i klasa. No to możemy dzisiaj gdzieś iść. To chodź, przebierzesz się może trochę, żebyś nie szedł w tym, co byłeś w pracy. No, no gratuluję pierwszego awansu już w pierwszy dzień pracy, a ona cały czas wyrzuca śmieci. No może weźmiemy ich ze sobą i pójdziemy sobie gdzieś na karaoke może? Chodźcie. Dobra, jesteśmy. Zabraliśmy ze sobą Maxa i Ewę. Jesteśmy troszkę głodni. Może są tutaj jakieś budki otwarte? Są płody rolne? Nie. A to zamknięte? A. A to jest w sumie przecież u nas pod blokiem tak naprawdę. Dobra, Nolan, no to chodź tutaj do baru. Możesz sobie, nie, przyrządzić, zamów sobie jedzenie, może tacę z wędlinami. Musicie uczcić twój pierwszy awans. No, a jutro od rana możemy sobie pisać te powieści romantyczne. Tak romantyczne, musiałam zajrzeć, czy dobrze mówię. No jedz, możesz poczęstować swoich sąsiadów, znajomych. O, tak ktoś do Ewy jakiś Alfons zagaduje. No, zobaczymy, może przyjdą jakieś fajne, nowe twarze. Tutaj widzę, że pani jest ubrana w modowy płaszczyk. Fajnie, fajnie. No, ogólnie chciałabym, żeby on poznawał młodych dorosłych kaliente. No dobra, jak już tu siedzi obok ciebie i widzę, że gada do ciebie, to się z nim poznaj. A Ewa tu z panem Alfonsem też nawija. Ja raczej nie będę... No zjedz jeszcze jedną. A weź razem. Raczej nie będę szła, żeby on mi tutaj śpiewał, bo nie wiem, czy chcę to słuchać i zresztą nie pasuje mi to do niego. On ma pisać powieści, a nie śpiewać piosenki. No pokaż się. Pokaż się tutaj. Ła! Widzą z bliska. No, co tam wołasz? Zamawiasz sobie coś? No tak, drineczek. Dobrze, pozwolę ci. Jutro masz wolne. Dostałeś awans, więc należy ci się, chłopie.
Ale widzę, że ogólnie relacje to tak pomału, pomału wpadają. Nie idzie to szybko, więc spoko, fajnie, cieszę się. O, tutaj teraz otwarli budkę. No, ekstra. No, w sumie jeszcze jest późny wieczór, tutaj nie ma za bardzo co robić. Nikogo już nie ma tutaj. Ile ty masz tych drinków, mój drogi? Bo widzę, że aktualnie masz chyba dwa. Co pijesz? Pokaż. W kraju, tak. Tutaj znowu jakiś pan młody, dorosły. Jakieś pani. No więc zaraz sobie wrócimy do domu, pójdziemy spać i rano będziemy pisać powieści. Jeszcze sobie tutaj zobaczę, co masz, mi chłopaka albo dziewczynę. No ale to tak szybko, ja już mam decydować teraz, na początku? Nie. No a na randki, no ale to i tak teraz, z kim będziemy chodzić na randki, to z tą osobą musimy potem się ohajtać i mieć dzieci, co nie? Więc musimy wybrać dobrze. No nie powiem, bo Ewa podoba mi się strasznie, ale no nie chciałam tak od początku decydować, z kim on będzie, no bo może kogoś poznamy jeszcze. Też wprowadziłam tutaj do świata, tutaj nawet do miasta, do San Myszuno, dwie dziewczyny. O, ta jest fajna. O, to jest ta przyjemniaczkowa. Chodź, przyjdziesz się przywitać. O, tu też pani w ciąży, MC Commander, jak ja to mówię. Choć zbierzesz sobie te kule. Ogólnie tutaj w serii myślę, że nie będziemy jakoś bardzo skupiać się na sprzedawaniu jakichś tam plonów, skałek i tak dalej, no bo on tam na te podstawowe potrzeby ma, a resztę musi sobie zarobić, tak? Ma pracę, będzie pisał powieści, więc będziemy zarabiać głównie na tym. No, poplotkuj może. Tutaj też jest młoda, dorosła, ale jakoś mi nie wpadła w oko. A ty byś tak może wstał z tego fotela, jak rozmawiasz z ludźmi, czy nie bardzo? Dobra, idź sobie po te śnieżne kule. No więc w sumie możecie mi dać znać, co mam robić, czy już teraz w tych pierwszych odcinkach szukać dziewczyny, no i przyszłej żony tak naprawdę dla Nolana, czy dać mu czas. Ile mamy? No jeszcze 22 dni, więc no myślę, że spokojnie, że jeszcze parę odcinków przegramy sobie tak, żeby on nie miał jeszcze dziewczyny, ale no wiem, że musimy zrobić tą aspirację. Co ty zostaw do hodowli warzyw znalazłeś tu? No nie, no to sprzedamy, bo to jest nam niepotrzebne, a to sobie zostawimy. Obejrzyj znak, no dobrze. W sumie, że jest 23, wypiłeś sobie drinka, możesz iść do domu. Rano czekacie na pisanie jakiejś powieści romantycznej, tylko że on chyba na początku będzie mógł pisać te książki dla dzieci, tylko z tego co kojarzę. No, a wy wszyscy wróciliście. No i to jeszcze z obstawą, z jakąś panią. A nie, to nie są właśnie sąsiedzi, to są ten wampirka. Cicho, idziemy spać. Proszę cię bardzo. Zmęczony jesteś, widzę, że już myślisz tylko o łóżku. Idź mnie stąd, nie witaj mnie. Nie chcę, żebyś mnie witał. No i przyspieszymy sobie. Ogólnie, już wam mówiłam w poprzednim odcinku, że jeszcze tak nie grałam facetem raczej. Charakterystyka romantyka. No i jest tak inaczej. I tak staram się nie robić takich babskich rzeczy, jak właśnie zbieranie roślin, czy tam sadzenie jakichś roślinek. No chociaż tutaj nie mamy gdzie tak naprawdę, no ale wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że będzie mi to jakoś wychodziło, bo staram się. I miałeś jajka na toście, więc jeżeli jeszcze masz, to sobie zjedz. No i będziesz sobie mógł, widzę, że tutaj jakiś brudny talerz, to chyba Max nie posprzątał. Będziesz mógł sobie usiąść do swojego komputera, który ci tu przestawiłam.
i zapomniałam o tym. Dobra, i teraz tak troszkę bardziej powoli sobie włączę, bo muszę to ogarnąć. Czekajcie, czekajcie. Napisz z gatunku, no na razie dla dzieci. No bo inaczej tego nie przejdziemy. Aha, najpierw sobie jesz akurat koło tego brudnego talerza. Dobra, zobaczę sobie, kogo ty tu znasz. O, jakieś panie już znasz. No, w sumie moglibyśmy też pójść do tych dziewczyn, co je wprowadziłam. Co je stworzyłam. Dobranoc, dzieci. No dobrze, dobranoc. O, czekajcie, jakiś festiwal? Zlot zapaleńców. No to spoko, czekajcie, w jakich godzinach? 10:17. No to zobaczymy, może niech on troszkę napisze tą książkę i się przejdziemy. Zdobyte umiejętności literackie, super. Widzę, że jemu to... A nie oglądaj telewizora. Czy ty... Aha, muzykę sobie włączyłeś. No dobrze, dobrze. No tak trochę wolno mu idzie ta książka, ale dobra, wyłącz to. Nolan, mówię do ciebie. Uspokój się. Skup się na tym, bo chcemy iść na zlot za... No weźcie go, czaśnijcie w łeb tą parówę. Wyłącz to. Dobra, zostaw. Idziemy na zlot zapaleńców. No. Nie bierzemy nikogo. Idziemy sami. Chociaż moglibyśmy wziąć Maxa, bo ja bym chciała, żeby to był nasz taki kumpel. Żadnych dziewczyn nie bierzemy. Jak jakieś będą, to będziemy poznawać. Dobra, jesteśmy. Widzę, pielgrzymka przybyła. Ale ludzie są dziwnie poubierani. Jak się ma mody, to jest po prostu hit, jak się czasami poubierają. No już widać, że jakieś wychwycone błędy są. Co tutaj możemy... Ale fajna konsola. Co tutaj możemy robić? Może rozejrzymy się najpierw, kto tutaj jest. Badaj kosmos. Proszę cię bardzo. Możesz polecieć sobie w kosmos. Gdzie jesteś? Idziesz, idziesz. Z gracją, dostojny facet. Nie będzie przecież się śpieszył. Zdjęcie. Z wykrzywionym łapą. Dobra, idź. Mam nadzieję, że ty nie lecisz sam, że lecisz z kimś, kto się na tym zna. Dobra, przyspieszę go trochę. Nolan tankuje paliwo do rakiety, gdy do pompy obok wylatuje obcy statek. Nolan nie zwraca na przybysza szczególnej uwagi do chwili, gdy zauważa, że kosmita zaczyna ładować jakieś skrzynie na jego statek. A, dobra, dobra. Przecież ty sam nie lecisz, nie umiesz latać rakietą. Ty to stanie, jajka na toście nie umiesz zrobić. O Jezuniu, ukryj ładunek. Już nie będę tego czytać, bo to zajmuje miliony lat, a ja 50 razy się pomylę pewnie. Nowy poziom, fajnie, fajnie, okej. Okay. Może coś przywieziesz z tego kosmosu, co? Tu już widzę, drineczka sobie wymarzyłeś. Nolan przylatuje swoim statkiem na odosobniony punkt postojowy, ale w chwili, gdy próbuje otworzyć pierwszą skrzynię, zauważa migające światło. Nadajnik sygnału. W tym samym momencie puka kosmita. Przemiennik poczulony dostaje od niego małą paczkę i obcy znika w kłębach gazów wylotowych. Czyli dostaliśmy jakąś paczkę. Nienaturalnie wielka skała kosmiczna. No to spoko. Ciekawe, gdzie my ją postawimy. O, ale fajno! Dobra, znajdzie się miejsce, znajdzie się. Na taką ładną to się znajdzie. Tak, przywitaj się. Ziemię przywitaj, ucałuj. No ja ci tutaj do konkursu żadnego dawać nie będę, bo no, ty nie umiesz grać na komputerze. A gdzie jest Max? Nie ma go. Tak? Czy możemy? Jesteś tutaj gdzieś i sobie pogramy? No jesteś. O, i z Angelą przyjemniaczek. Mieliśmy pisać książkę. O. No ruszaj, ruszaj. Przyjdziesz do domu jeszcze o wczesnej godzinie. Musisz przyjść zjeść obiad. To sobie jeszcze tą książkę troszkę napiszesz.
Ogólnie tutaj w tym pokoleniu nie ma zbyt dużo takich zadań do wykonania. Jest tylko to właśnie, że on musi pisać te powieści, musi być pisarzem i że musi być z tą jedną, jedyną kobietą. Więc myślałam, że może jeszcze by tu dodać, że musi mieć coś tam podbite na najwyższy poziom. No i najbardziej by mi pasowało właśnie umiejętności literackie, tak naprawdę. No ale może to pierwsze pokolenie zróbmy sobie tak troszkę na luźno, zobaczymy, jak mi to będzie szło. A w następnym pokoleniu będzie można już myśleć, żeby troszkę sobie utrudnić tą rozgrywkę. No i jak oni teraz skończą grać, to może właśnie przejdziemy się do tych simek, które stworzyłam, bo nigdzie ich tutaj nie widziałam na zlocie zapaleńców. Pewnie nie lubią takich festiwali. No, skończyliście? O, tutaj Markus, tak? Masz? Markus, tak. Tańczy nam pięknie. Co, Nolan, wygrałeś? No. Już tutaj się skończyło, moi drodzy. A wy jeszcze macie? Tak. W kosza jakiegoś. No, super, super. Nie chcę im przerywać, bo potem będzie, że on może mieć taki nastrojnik potem słaby, że dobra, my nie braliśmy w tym udziału, no ale widzę, że się nie da inaczej. Dobra, Nolan, koniec, koniec gry i pójdziemy poznać nasze nowe, no można to w sumie powiedzieć, że sąsiadki, bo one mieszkają blok obok, gdzie ja je wprowadziłam, tu, panie Smith. Chodź z Maxem, może któraś padnie Maxowi w oko, tak naprawdę niekoniecznie nam. Poznamy, poznamy. Powiedzmy, że to są jakieś koleżanki właśnie, może Ewy, i ona powiedziała, że mamy iść się odwiedzić i ja nie wiem, gdzie one mieszkają teraz. No i co? Odwiedź mieszkanie, będziemy strzelać. Może tu. Idź, ty pompki ciągle robisz, chłopie, wstawaj. No, teraz jak się załaduje się i okaże, że nie one tu mieszkają, to może być śmiesznie. A znając życie, tak będzie. Dobra, okazało się, że to nie one tam mieszkają, tak myślałam. Ale teraz powinniśmy trafić dobrze. Druga próba. Więc, no, chwila prawdy, zobaczymy. No powinno być tutaj, bo one w tym większym, ale nie, bo jeszcze tu jest, nie, nie jest, to nie, to powinno być tutaj, tak. I proszę bardzo, wejdź, powiedz ładnie dzień dobry pani, tu jest Lana Smith, proszę bardzo, pokażę wam ją może z bliska, może jest takiego bliska, no pokaż buzię, bo widzowie na pewno chcą cię zobaczyć, proszę cię bardzo. Pokaż się wszystkim, Markus. Poszukaj drugiej koleżanki, ale chyba nie ma jej. A tu jest przy kąpie się. No widzisz, mówiłam, Markus, poszukaj, i Markus znalazł. Oda. Tak, ma na imię Oda i jest taką piękną blondyneczką. Bardzo mi się podoba. Czekaj, o tutaj sobie usiądzie, to też wam pokażę. I tak, one są bliźniaczkami z genów, no ale fryzury i wszystko inne mają. Inny kolor włosów, mają ten sam kolor oczu, ale właśnie jeżeli chodzi o styl ubierania się, to też jest inny. Fajne są. Też takie mi się wydaje, że no szczególnie tutaj Lana, taka troszeczkę inna niż wszystkie simki, które tworzę. A widzę, że Max woli siedzieć na komputerze niż rozmawiać z naszymi nowymi koleżankami. No i one też są młodymi, dorosłymi. Więc możecie dać znać na tą chwilę, która simka wam się najbardziej podoba, która by najbardziej pasowała dla Nolana. A to też jest ta blondynka, co mi się też podobała. O. No dobra, no to ty też chodź do naszej ankiety. Tylko nie wiem, jak ty masz na imię. Pani Żaba, Frog. Czy tak, czy pani Żaba?
Czy któraś z sióstr bliźniaczek, blondynka Oda, ruda, jak ty miałaś, Lana, czy nasza piękna czarnowłosa Ava? Bo ja w sumie nie wiem, kogo miałabym wybrać na tą chwilę, a pewnie znając życie i tak stworzę jeszcze przed następnym odcinkiem. Nie. Przed następnym odcinkiem jakieś simki. Więc chodź tutaj, Max. Nieładnie tak siedzieć u kogoś w domu i grać u kogoś na jego komputerze. No co ty, chłopie? A my musimy wracać do domu, pisać książkę. No. Siadaj. Usiądź, dobra. Porozmawiamy sobie o zmianach w sąsiedztwie. Już ci wcześniej kliknęłam, proszę o strategii gry. Powiemy, że byliśmy na festiwalu zapaleńców. Możemy, no nie, na pogodę. Nie będziemy narzekać na słońce, no co ty. Możesz dyskutować o istnieniu wampirów tutaj z Laną. Możesz ją poznać. No i chwilkę pogadacie. I Max woli siedzieć na kompie. Dobra, gościu, idź. Przecież jesteś strasznie nietowarzyski. Aha. Ona też poszła. Nieprzystępna jest. No to widzicie? Tutaj może być trudno w razie czego. Ale utrudnienia też są fajne. I ja ogólnie nie wiem, jakie one mają cechy. Nie pamiętam, bo ja im tam losowałam przez tą kostkę. Ten się pewnie będzie przeciągnął, no, robić brzuszki. Dobra, jak ty masz tutaj jakieś fitnessy urządzać, to idziemy do domu. Max chyba zostaje jednak. Może on nie ma komputera w domu, dlatego tutaj został u dziewczyn. Jesteśmy w domku. Chodź, zrobisz sobie siku. No i właśnie jeszcze bym chciała jakieś parcele tutaj fajne powstawiać, takie męskie, może właśnie z jakimiś piłkarzykami, z rzutkami, takie bardziej może właśnie do grania. Czemu jesteś zawstydzony? Niezręczne spotkanie. Przestań, chodź. Chodź, przebierz się w swoje może kapciochy czerwone. Zmień strój. No. Szybciej, szybciej. Tu. Nie, to nie. Jeszcze raz. Tu masz kapciochy, przebierz się i chodź do kompa. A ja wyjmę tą skałę, co dostałeś od kosmity. Napisz, wrzuć do pisania. Dobranoc, dziecino. Bo ludu złoty. Oj, ja pierdykam. Czy ja to mogę zmniejszyć? Nie, chyba w trybie kupowania. Nie chcę tak takiego wielkiego. No co ja mam z tym zrobić? Myślałam, że takie małe będzie i sobie gdzieś tam w kąciku postawimy. Proszę, masz dwie śnieżne kule. Muzykę sobie znowu włączyłeś. No do... A czemu ty od nowa piszesz? Już tam miałeś trochę? No dobra, no to pisz. O, chyba mu urosło teraz. Coś tutaj, masz świetne melodie. Okej, okay. My nie słyszymy, bo mam wyłączone dźwięki. Sorki. Sorki, ludziska. Na następny odcinek postaram się włączyć, aczkolwiek z moją pamięcią bywa różnie. Ej, no nie słuchaj tego, bo przecież ty to będziesz pisał do rana. Wyłącz to. Wyłącz, proszę. Myślałam, że uda ci się napisać dzisiaj, ale widzę, że chyba nie. Dobra, słuchajcie, tak. Mamy znowu do pracy, mamy czytanie książek niezaczęte, ale wolałabym w sumie, żeby on zaczął pisać tą, znaczy zaczął, dokończył pisać tą książkę. No do jutra na pewno nie zdąży, więc teraz go oderwę od tego. Niech tak napisze mniej więcej do połowy. A ja bym chciała, żeby on sobie tutaj jeszcze coś zjadł. No i rano pójdzie normalnie do pracy. Jak będzie czas, to przeczyta tą książkę, ale to już też sobie zrobimy w następnym odcinku. No i w następnym odcinku znowu wróci o 19. No i może uda mi się pobrać jakąś tą siłownię. Może nie będą mi wyskakiwać komunikaty, że nie mam połączenia z internetem w galerii. Gdzie no połączenie z internetem mam na 1000%. Dobra, kończ.
No, więc może uda mi się pobrać jakąś fajną siłownię, może uda mi się pobrać jakiś budynek, w którym mogłabym zrobić właśnie, w sumie mogłabym połączyć i siłownię, i takie sportowe piłkarzyki, jakieś coś tam. No, bo budować sama nie będę na pewno, bo jestem ciołek w budowaniu, nie umiem, lamię totalnie. Ale jak już mam jakąś bryłę fajną, to tak, to lubię urządzać. No, zjedz sobie, już jest po 23, więc jest późno. To możesz sobie zostawić włączone cały czas. Mam nadzieję, że tak zadziała. O, fajnie, możesz sobie tu włączyć telewizor, tu nie wyłączyłeś muzyki. No, więc w następnym odcinku gdzieś tam sobie pójdziemy. Chodź, pokaż, co tu jeszcze. Aha, tutaj już masz tą skałkę. Sobie na koniec zobaczymy. No, nauki kosmiczne przez przypadek masz. No, więc tutaj sobie jeszcze zobaczcie. Lana. No, tutaj mamy poznane. Widzicie, jest jakoś sąsiadka, no. Że jest nieprzystępna. Tutaj, że o, porywcza jest Oda, a ty, żabo, schludna. No, to chyba najlepsze z tych trzech cech. No, a Ewa jeszcze. Ona jest opiekunką do dziecka. No, zobaczcie, jaka zaradna. No, ona mieszka z bratem, tylko bez rodziców. No, to. Tu muszą sobie jakoś. O, tutaj jeszcze jest pani Alice. Ej, 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 do sprzątania. Tak, adopcja, wiem, ale to nie u nas. Nie martwcie się. Po prostu ja mam tego MC Commandera i on mi pokazuje adopcję, jak ktoś tam kogoś adoptował. I na razie na pewno nie będzie u Nolana żadnych piesków, kotków, cudów na kiju. A to może raz ulepszać, nie? No, ale nie, on jeszcze nie umie. Dobra, sam idzie. Zwierzaki to dopiero jak będzie żona, będą dzieci. Oj. Dobra, kochani. Poznaliście dzisiaj nasze nowe koleżanki. Dajcie znać, czy podobał Wam się odcinek. Którą dziewczynę na tą chwilę chcielibyście jako dziewczynę Nolana? I czy czekamy jeszcze właśnie z decyzją, kogo wybieramy? Czy chcielibyście już właśnie, żeby pomału zacząć do kogoś tam jakieś flirty uskuteczniać, do którejś z dziewczyn? Chociaż myślę, że no jeszcze może bym wprowadziła parę osób do świata, parę simek i wtedy moglibyśmy się zastanowić. No ale jestem ciekawa, która tutaj z dziewczyn wpadła Wam w oko najbardziej na tą chwilę. No, jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcielibyście być na bieżąco z moimi filmami. No i do usłyszenia już pewnie niedługo, bo mam teraz jutro jeszcze wolne, więc pewnie coś nagram. No, do usłyszenia i trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!